Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dzień dobry, Małgorzata Kozicz. Zapraszam na program Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dzisiaj naszym gościem jest Ewelina Dobrowolska, pomocnik adwokata, prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, działająca właśnie przede wszystkim w dziedzinie ochrony i walki o prawa człowieka. Dzień dobry. Witam. Ostatnio Waldemar Tomaszewski powiedział, że kwestia pisowni nazwisk oryginalnej nie jest istotna. Można ją rozwiązać poprzez występowanie do sądu w tej sprawie, czyli tak właściwie politycy już przenieśli tą odpowiedzialność na prawników, takich jak ty, którzy drogą sądową dochodzą dla ludzi prawa oryginalnej pisowni nazwisk? No widzimy, że właśnie nie tyle tylko Tomaszewski, ale sama partia już od 2014 czy 2015 roku na swojej stronie internetowej piszą, że problem nawet w języcznych tabliczek jest rozstrzygnięty. To samo też piszą, że nawet imiona, nazwisko może już nie jest aktualny temat, mamy inne wyzwania. Jednak widzimy, że międzynarodowe organizacje, które sprawdzają, jak Litwa wdraża właśnie konwencję ramową, w jaki sposób są zapewnione prawa mniejszości na Litwie, dotychczas uznają, że te problemy, kwestie nie są rozstrzygnięte. Dotychczas w 2019 roku raporcie mamy, kiedy pisze Rada Europy, że jednak ustawa ma być przyjęta, że imiona, nazwiska to jest problem i że tabliczki to, że na prywatnym domie można pisać, ale w publiczności nie, no to nie jest odpowiednie. To więc widzimy, że ktoś idzie do sądu. To jest możliwość walki, jednak to nie jest gwarancja o rezultat. Mamy wiele spraw sądowych, kiedy wygrują, ale to jest mniejszość narodowa, ale też mają element międzynarodowy. Bardzo brakuje tych spraw i tak naprawdę bardzo wszystkich zapraszam, jeżeli ktoś chce złożyć. Jednak gwarancji, że ktoś rodzi dziecko i zechce dać imię Anna, podwójne N, i że wygra sprawy, nie ma tej gwarancji. Więc ten problem egzystuje i niestety to, co mówi partia i to, co pisze na stronie internetowej, to jest niezgodne z rekomendacjami międzynarodowych organizacji. Teraz w kontekście wyborów prezydenckich było trochę rozmów na temat tej oryginalnej pisowni nazwisk. Jeden z kandydatów opowiadał się za tym, żeby na drugiej stronie zapisywać, a inna kandydatka za tym, żeby na głównej stronie. Ale okazało się, że najwidoczniej te sprawy rzeczywiście nie są najważniejsze, przynajmniej na przykład dla Polaków na Litwie, którzy stanowczo głosowali raczej za tego kandydata od drugiej strony, widocznie tej sprawy w ogóle nie akcentując jako ważnej dla siebie, jako dla wyborców. Czy może to faktycznie nie ma sensu takie coś? Jeżeli mówimy o nazwiskach, to wracając o tej drugiej stronie, dlaczego są dwie opcje, prawda? To więc na drugiej stronie pisze tylko Lotwa. To jest jedyne państwo i zapis na drugiej stronie przez Komitet Praw Człowieka jest uznany jako naruszenie praw człowieka. To więc możemy mówić, że to może być, jednak w każdym razie to nie rozstrzygnie problem nie małżeństw mieszanych, a także mniejszości narodowych. Ten wpis jest nieoficjalny w dowolnej instytucji, a osoba będzie identyfikowana tylko według wersji litewskiej. To znaczy możemy tam rysunek mieć, możemy mieć wpis, ale z tego nie skorzystamy, więc mówić o rozwiązaniu nie możemy. Natomiast ci, którzy mogą to mówić na głównej stronie, tak, wtedy my już pytamy, czy komu to jest potrzebne. Czy każda osoba zmieni? Oczywiście, że nie. Ale mówimy o tym, żeby móc wybrać i ustawa gwarantuje, konwencja mówi, że musimy mieć, prawda? Ustawa przewiduje, że oryginalne pisownie też musiało być, przynajmniej w którym mieliśmy wcześniej ustawę, przewidywała, że mniejszości narodowe mogą mieć wpisy w oryginale. Teraz nie mamy wybrać po prostu możliwości. Naruszenie nigdy nie będzie, że każda osoba nie ma wpisane, ale to, że nie ma możliwości zmienić, jeżeli chce. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chcesz zmienić, niestety tylko droga sądowa. Natomiast wracając do wyborów, dlaczego widzimy, że w pierwszej turze i w drugiej turze trochę rezultaty mamy inne niż oczekiwaliśmy? Widzimy, że problemy, o których mówią politycy, są różne. A w tym wypadku widzimy, że w drugiej turze wybór był między bardziej liberalną stroną i bardziej konserwatywną. Pomimo, że Partia Polska oficjalnie nie wspierała żadnego z kandydatów, jednak Waldemar Tomaszewski bardzo otwarcie powiedział, za kogo głosował, prawda? To ci, którzy w pierwszej turze oddali głos za AWPL, chyba bardzo jawnie, ci, którzy poszli głosować, głosowali za kandydata, za którego głosował też i przewodniczący partii. Jednak przy tym wyborze warto pamiętać, że niestety to było bardziej ważne iść przeciw kogoś niż za coś. Rozumiemy, że bardzo często prawa i nawet możliwości wprowadzenia LGBT praw
jest przeciwstawione dla mniejszości narodowych. Dla mnie to jest bardzo dziwne, ponieważ kiedy bardzo często prowadzę lekcje, czy w szkołach, czy dla firm, czy to też mam prezentacje dla międzynarodowych organizacji, i kiedy mamy problem, czy temat mniejszości narodowych, czy LGBT praw, i to jest oczywiście w kontekście naruszenia praw, czy to spraw sądowych, czy nawet mamy też mowy nienawiści, mowy, też mamy przestępstwo i nienawiść, mogę zmienić tylko właśnie, czy to jest mniejszość narodowa, czy LGBT, ale problem to jest ten sam. I czasami osoba tego nie identyfikuje i te grupy między sobą się nie pokrywają. To więc mamy ten problem, że prawo człowieka nie jest kryterium, według których często Polak wybiera, za kogo głosuje. No właśnie, często nawet wręcz tak. Postrzegamy naruszenie jakichś swoich praw, ale nie zgadzamy się z tym, żeby komuś innemu te prawa przyznawać. To jednak taka nasza mentalność konserwatywna, bardziej wileńska tutaj jest winna, twoim zdaniem? Uważam, że to nie jest wileńska czy nawet rejonu. To jest bardziej wybór osobisty i jakie mamy poglądy. I ja uważam, że to jest dobre. Jeżeli ktoś już zaczyna głosować według tematu, według treści programu, to jest bardzo ważne, bo głosowanie wyłącznie według narodowości, no chyba to jest już w przyszłości. Teraz już widzimy, że osoby wybierają bardziej treść i nawet niektórzy, teraz widzimy, no wrócili niektórzy politycy, którzy nie kandydatowali kilka lat temu i chyba no oni też odebrali głosy mniejszościowych, bardziej za rosyjskie może teraz mieliśmy też alternatywą, nie bezpośrednio, to znaczy mówimy o treści. Już nie jest tylko to, że masz PiS, czy imię, czy nazwisko inne i to już gwarantuje głos. Jeśli chodzi właśnie o te wybory, to dla ciebie, czy możesz zidentyfikować, jak doszłaś w swojej karierze prawniczej do tego, że zajęłaś się właśnie dziedziną praw człowieka? Dlaczego na przykład nie jakieś tam, nie wiem, sprawy rozwodowe albo jakiekolwiek sprawy cywilne, czy też no być może nawet karne? No słowem, wiele jest zapewne tych dróg i możliwości. Czy to twoja taka rewolucyjna jakaś taka natura walki o sprawiedliwość, czy co tutaj zaważyło? A tak naprawdę mam je te sprawy też rozwodowe, mam te cywilne i chyba każdy prawnik je ma. Jednak główna część i te sprawy, które uważam, że mają sens, to właśnie prawo człowieka, dyskryminacji praw i też mowa nienawiści i przestępstwo nienawiść. W tym wypadku, dlaczego to dla mnie ma sens i to robię, to nie ma monotonii. To znaczy każda sprawa naprawdę jest unikalna, ciekawa i też widzę, że te sprawy, które prowadzimy, tak naprawdę mają cel zmiany czy ustawy, czy jednak poglądu społeczeństwa. Bo oddzielna sprawa, na przykład rozwodu, ty wiesz, że możesz pomóc dla konkretnej osoby, jednak nie zmienisz tutaj coś więcej. Ja liczę, że no, mam jakąś misję, czy to zdecydowanie będę mogła zrobić w życiu, nie wiem, ale przynajmniej to, co robią, ma trochę więcej sens niż tego wynagrodzenia. I zauważasz, że się coś zaczyna zmieniać w świadomości naszego społeczeństwa, czy na razie jeszcze nie bardzo? No przecież partia mówi, że już możemy nazwisko zmienić, no to chyba możemy. Bo otrzymałaś jakiś czas temu nagrodę od ambasady Szwecji właśnie za działalność w dziedzinie praw człowieka i jako nagroda była wizyta w Sztokholmie, gdzie z przedstawicielami różnych organizacji na tej płaszczyźnie działającej no, dzieliłaś się praktykami, jak rozumiem, tak? Czy daleko bardzo jeszcze jesteśmy w tyle za Szwecją? Musimy zrozumieć, że no, nasza historia jest inna. I to jest pierwszy aspekt, bo miałam spotkania z bardzo różnymi osobami w Szwecji. I to był rzecznik równych praw, miałam spotkanie właśnie z policją, bo nie już mają oddzielny oddział tylko dla przestępstw nienawiści, to znaczy tego, czego na Litwie nie mamy w ogóle. Mamy cały oddział, który pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który promuje Szwecję jako państwo, które jest bardzo pro prawa człowieka. To znaczy oni inwestują strasznie dużo kasy w to i oni widzą w tym sens, ponieważ dla nich różnorodność to jest zapewnienie tak naprawdę finansów. Bo główne pytanie, co miałam, kiedy szłam na spotkanie z instytucjami i miałam samodzielnie przyjść na spotkanie i rejestracja jest w dole poprzez wybranie języków, wprowadzenie, kim jesteś. I tam jest opcji na strasznie dużo języków i zawsze pytałam, a dlaczego to macie? Bo to jest dla mnie dziwne, no nie jest główne 2-3 języki, pomimo, że no, Szwecji nie jest oficjalnie tak dużo języków. I odpowiedź była, jak możemy oczekiwać od innej osoby, że ona będzie integrowana w państwie, jeżeli nie wie, jak państwo funkcjonuje, czego oczekujemy. To znaczy poprzez możliwości wprowadzenia innych języków zapewniamy, że osoba zdecyduje, czy chce to żyć, jeżeli tak, w jaki sposób ma funkcjonować, a jeżeli zechce no, mieć normalną pracę, to znaczy na wyższym stanowisku zawsze język szwedzki będzie obowiązkowy. Więc widzimy samo podejście, że to jest niezbędne, tym bardziej też pytałam bardzo często,
dlaczego, no nie macie tej dyskusji. U nas czasami jeszcze dyskutujemy w mediach między sobą, czy możemy bić dzieci, prawda? Na jakim to stopniu, a czy musimy zmienić ustawę, a potem w ciągu kilku miesięcy trzy razy jej zmieniamy. Przecież tego nie ma. To jest podstawowa decyzja, że prawa człowieka no, nie mogą być zmienione. I to jest od pierwszego dnia. Natomiast pytałam, co musimy my zrobić? No, jak to możemy zmienić? Odpowiedź była po prostu, że to trzeba po prostu przejść ten etap. My mieliśmy wojnę, mieliśmy okupację, wszyscy tego nie było. Dla nich było to trochę łatwiej, to jest po prostu naturalne, te dyskusje oni też kiedyś mieli, tylko o wiele dawniej niż my. A wracając natomiast co do nagrody i odznaczenia, ja uważam, że to było bardzo dobre, że właśnie to była podróż do Stockholmu, spotkanie z instytucjami, to było możliwość zerknąć, jak jest tam. Szwecja też ma te problemy, o których nie mówię, też mają problemy z mniejszościami narodowymi, nie jest to wszystko właśnie idealnie rozstrzygnięte. Jednak to, że państwo dużo kasy wkłada właśnie proaktywnie działając, na przykład rozumieją, że firmy samodzielne czy społeczeństwo no chyba nie zapewnia, no, że i kobiet będzie tyle sam i mężczyzn pracować w instytucji. Jednak jeżeli to wprowadzamy i dajemy właśnie bardzo jasne wskazówki, że musimy to zapewnić. W instytucjach chyba Szwecja jest numer jeden, przynajmniej mniejsza różnica między wynagrodzeń. Oczywiście dla mnie to jest bardzo dziwne, ponieważ na sprawy LGBT inne osobiście zaczęłam działać tylko przez 2 lata. Przy tym pracowałam wyłącznie tylko z mniejszościami narodowymi. No i oznaczenie mam tylko z ambasady szwedzkiej, prawda? To więc widzimy, że czasami, jeżeli działamy szerzej niż tylko na jakiś jeden temat, to bardzo często jednak, tak samo jak w wyborach, wybieramy, że prawa człowieka to jest coś oddzielne tylko dla jednej grupy, ale nie dla wszystkich. Co u nas, czy da się jakieś dobre praktyki właśnie przenieść na litewski grunt, czego nam brakuje? No takiego, jak mówisz, historyczne uwarunkowanie, jeszcze musimy chyba tam jakoś rozwijać się w tym sensie takim ogólnie zrozumienia demokracji i różnych procesów, tak? Pieniędzy może też brakuje w państwie, ale czy jednak myślisz, że poruszamy się w dobrym kierunku? Czy możemy naśladować jakieś niektóre przykłady? Uważam, że tak, ponieważ ustawodawstwo w niektórych sferach mamy dobre. Na przykład co do zakazu dyskryminacji czy mowy nienawiści, tak naprawdę mamy analogiczne to w Szwecji. Nie musimy nic zmieniać i funkcjonują u nas niektóre instytucje naprawdę wiele lepiej niż w Szwecji. Na przykład Rzecznik Równych Praw, oni tam wybierają sprawy, które mają rozpatrywać i tylko te najlepsze, które najbardziej mają większy potencjał coś zmienić w społeczeństwie, prowadzą do sądu. U nas natomiast każda osoba nieodpłatnie może mieć rozpoczęte swoje sprawy i oni rozpatrują, ile by to spraw nie było na Litwie, prawda? Mamy dobrą praktykę, jednak czasami decydujemy, że no, przestępstwo nienawiści nie jest bardzo często, prawda? Mamy oddzielne wypadki, które są bardzo ważne, jednak nie na co dzień i często policja decyduje, że może nie potrzebuje tych szkoleń, może nie musimy o tym mówić. Natomiast tam oni mają oddzielne osoby, które z tym pracują. I to nie jest tak naprawdę bardzo ważne tyle dla samej policji, ile jest bardzo ważne dla społeczeństwa. Czego u nas brakuje, oni mają właśnie spotkanie z tymi grupami, które najbardziej mają więcej problem, czy to są przedstawiciele muzułmanów, czy to jest mniejszości narodowe, czy to jest LGBT. Natomiast u nas bardzo często widzimy, że instytucje nie mają bezpośredniego kontaktu z społeczeństwem. Może u nas jeszcze też te zjawiska mowy, nienawiści, czy jakieś przestępstwa na tym tle nie są tak popularne, bo po prostu za mało jeszcze mamy tych ludzi takich z zewnątrz, jakby obcych dla nas kulturowo, tak? Właśnie imigrantów, nie wiem, muzułmanów czy ludzi o innym kolorze skóry, ale kiedy to z latami będzie się, oni staną się częścią naszego społeczeństwa, chyba nieuchronnie, to może więcej tego będzie, czy jednak dojrzyjemy razem? Ja uważam, że już mamy mowę nienawiści, tylko się zmienia temat, prawda? W zależności od tego, co media piszą, no komentarze w internecie, co my sprawdzamy, fundacja to robi już prawie przez 10 lat. Zawsze widzimy, że się zmienia grupa. Jeżeli artykuł czy wywiad jest właśnie o politykach i czy ktoś mówi o mniejszościach narodowych, tak, będą komentarze, które będą wzywały do nienawiści przeciwko mniejszościom narodowych. Na Litwie bardziej są zauważalne mniejszości narodowe niż imigranci, ponieważ ich jest o wiele mniej, czyli są to najczęściej z powodu pracy i mniej stanowią zagrożenie jako dla społeczeństwa, jak to widzi większość. Mamy LGBT, które zawsze są tematem. Romowie zawsze są tematem, bo nawet policja czasami pisze artykuł mówiąc, że jeżeli ktoś coś ukradł, to chyba była narodowość romowska. Więc to jest problem, który zostaje. Ale z tego, co widzimy, tego jest mniej. To więc naprawdę społeczeństwo jest świadome i rozumie, że gdy piszemy ofertę pracy, no nie możemy pisać, że szukamy kobiety. Czy dotychczas to jest tak?
nawet wielkie firmy w Wilnie, które mają obroty strasznie duże i czasami szukają tylko kobiety, tylko mężczyzny, tylko do 35 lat. Jednak o tego jest mniej. Mówimy, wspominamy cały czas LGBT, wkrótce odbędzie się w Wilnie pochód Pride i w społeczeństwie polskim właściwie trudno o tym mówić, drażliwy temat, ponieważ mało jest chyba bardzo tolerancji wobec homoseksualistów. Może no, rzeczywiście trudno na razie nasze społeczeństwo do tego nie dojrzało, to obraża jakieś uczucia, nie wiem, czy religijne, czy jakieś przekonania innych ludzi i jakby pary homoseksualne muszą na razie zaczekać z afiszowaniem swojego życia osobistego. No właśnie jeden z kandydatów na prezydenta, który w pierwszej turze jednak wypadł, na spotkaniu z mniejszością narodową, z Polakami, powiedział, że musimy zaczekać jeszcze na ustawę o mniejszościach narodowych, to znaczy już czekamy przez 10 lat jeszcze zaczekać, ponieważ nie mamy definicji mniejszości narodowych. Czy to jest absurd? Oczywiście, że tak. To jeżeli my czekamy, no to chyba jej nie mogą poczekać, prawda? Ale rozumiemy, że to nie jest rozstrzygnięciem. Czy naprawdę większość może zdecydować, czy komuś dać prawo, czy nie. Dla Polaków jest obraźliwe, dlaczego nie możemy korzystać z tego, co zawsze mieliśmy, co jest jak gdyby nasze, prawda? I w tym wypadku komuś decydujemy, że nie mają prawa. A czy to jest przeszkadza i to jest coś kontra przeciwko religii? Dla papieża nie przeszkadza, dla nas przeszkadza, prawda? A mnie bardziej przeszkadza to, że niektóre partie, które działają na tle narodowościowym bezpośrednio, co jest dobrze, ponieważ mamy reglamentację międzynarodową, nie litewską, która przewiduje niektóre, jak mówię, pozytywną dyskryminację dla tych partii. Musi być naprawdę mniejszy próg wyborczy dla mniejszościowej partii na Litwie. W większych państwach to jest Unii Europejskiej. Na Litwie tego nie ma. Ale jeżeli partia już decyduje w nazwie, no nie używać Polaków, ale bardziej chrześcijańskie, no to pytanie, w którym kierunku idziemy, czy już mamy mniejszości, czy bardziej religię. Pozwolę jeszcze sobie zadać takie prywatne pytanie, bo jesteś też mamą małego synka i właściwie, tak jak rozumiem, dzielisz też to jakby czas pomiędzy macierzyństwo i pracę zawodową. Tutaj w kontekście tych właśnie równouprawnień kobiet i tak dalej, jak oceniasz w ogóle sytuację w naszym państwie? Czy dla takiej matki, która chce pozostawać aktywna zawodowo, są na to możliwości jakieś no, instytucjonalne i państwowe? Tak naprawdę na Litwie mamy wspaniałą ustawodawstwo w tym zakresie. W innych państwach żadna mama nie może sobie pozwolić zostać przez 2 lata, otrzymując jakieś zasoby z państwa, czy przynajmniej przez 3 lata, jeżeli może sobie to pozwolić finansowo. Na Litwie to możesz wybrać, tym bardziej to możesz to rozdzielić z mężem, możesz rozdzielić to z dziadkiem. W większych państwach to jest bardzo ograniczone do kilku miesięcy. W moim wypadku po prostu to było bardziej logiczne, gdyby mąż jednak był z dzieckiem na co dzień. Moja praca pozwala tak naprawdę większość pracy wykonać z domu, tylko na posiedzenia, na spotkanie, wywiady, jeden na żywo, to więc dziecko nas widzi chyba tyle samo, mąż i mnie tyle samo, jednak on jest tą osobą, która idzie na podwórek, których sąsiedzi znają, że on jest dzieckiem, mamy nie zawsze widzi. I co jest bardzo mile, i coraz więcej widzę właśnie więcej mężczyzn, nie tylko kobiet, z dziećmi na podwórku. W Stockholmie właśnie też widziałam, że większość jednych jest no, podsiemiecki na podwórku i nie tylko mam. I uważam, że na Litwę to przechodzi. I to przechodzi naturalnie, nie wprowadzając jakichś kwot, ponieważ mieliśmy dyskusję, no, czy mamy wprowadzić ile procent, czy ile czasu ma być no, jednak macierzyński mieć też i mężczyzna może w takim wypadku, no już pozytywna dyskryminacja i trochę przymusu. W tym wypadku no chyba to działa i tak, ponieważ no, finansowo, jeżeli widzimy, że mężczyzna ma większe wynagrodzenie, on bez problemu może wybrać drugi rok czy pierwszy rok. To ja się mu bardzo cieszę i dziękuję sobie, że mam możliwość kontynuować swoje prace. Tak troszkę filozofując na zakończenie, jak myślisz ogólnie, od czego zależy taka akceptacja i jakby tolerancja wobec praw innych ludzi? To, żebyśmy my nie tylko dla siebie się domagali, ale też rozumieli, że każdy inna, nie wiem, czy mniejszość, czy każda grupa ma też swoje prawa. To jest jakaś taka wolność osobista, czy życzliwość do świata, czy stopień takiej dojrzałości, świadomości całego społeczeństwa? Jak ty to widzisz? Ponieważ czasami, wcześniej bardzo często też musiałam iść do Sejmu, czy do innych instytucji i próbować rozmawiać i wyjaśnić, dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego mam te sprawy sądowe, dlaczego składamy wnioski do prokuratury o mowę nienawiści i jaki jest sens tego, na przykład dlaczego tak naprawdę czasami bardzo ważnie jedną literkę zmienić, czy pozwolić jednak złożyć skargę w języku polskim, pomimo, że dobrze znasz język litewski. I tylko wtedy, kiedy
pokazujesz, że w szkole przez 12 lat jesteś identyfikowany w inny sposób, że w mediach, czy nawet w rodzinie jesteś inaczej identyfikowany, czy na przykład to, że bycie Polakiem czasami może boleć, ponieważ masz kontekst przez tyle lat w publiczności niezbyt pozytywny, prawda? I wtedy osoby rozumieją, więc problem polega na tym, że bardzo często ktoś spotykam osoby, które mówią, że przez całe życie mieszkają w Wilnie i nie znają żadnego Polaka. I to jest problem, kiedy kogoś nie znamy, czy nie wiemy jakiejś grupy, no zawsze czegoś się boimy, a czego boimy, to nigdy nie zrozumiemy. No cóż, to życzę powodzenia w tej takiej pracy zwalczania różnych strachów i fobii. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była prawniczka działająca na rzecz praw człowieka Ewelina Dobrowolska. We współpracy z Biurem Nordyckiej Rady Ministrów w Wilnie